Siemano, siemano. Zajechaliśmy na Tuszynek. Jesteśmy na stanowisku numer 8. Jak widzicie, jest to nasz drugi raz powrót na tą wodę. Teraz jesteśmy trochę bardziej przygotowani, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale znowuż mamy przeszkody w postaci mega upałów. Jest 30 stopni. Około temperatura powietrza. Tam w przyczepie to mamy w ogóle 33 stopnie, jakieś kosmiczne wyniki. No i co? Która jest godzina? Siedemnasta godzina jest. Zajechaliśmy tu, żeby was nie okłamać, to zajechaliśmy tu gdzieś o 13, 12, o 12, ale trochę nam zajęło tutaj, bo testowałem nowy namiot, znaczy testowałem, chciałem zobaczyć, jak się go rozkłada w ogóle do przyczepy i trochę nam to zajęło. Przy okazji nas to zmęczyło bardzo, bo pod tym namiotem było bardzo gorąco w trakcie montażu, także trochę nam to wszystko zajęło. Nie mamy jeszcze nawet wędek rozłożonych. Ale teraz się zabieramy do roboty, zaraz zobaczycie, co przygotowujemy za zanęty. No a tak póki co, to co, no, drugi raz jesteśmy na tej wodzie. Tym razem naprawdę uważam, że przygotowaliśmy się trochę lepiej, bo po pierwsze inne przepony. Będziemy łowić, ja będę łowił na dwa chodwigi. Na jednym chodwigu będzie bałwanek, na drugim będzie popek. No i jeden standardowy przepon zostawię, tylko długi. I tam też bałwanka zrobię na tym przeponie. No i zobaczymy, co da rezultat. I takie mam założenie, nie wiem, czy to nie, już nie będę mówił teraz, że to zrobię, ale takie mam założenie, żeby to zrobić, że jak będzie z jednej wędki branie, to wtedy wszystko przerzucam w to miejsce, wszystkie wędki, trzy, znaczy pozostałe dwie przerzucam w to miejsce i tylko przypony zostawię po prostu różne. A tak reszta kulki wszystko też przemienię na tą samą przynętę, na którą było branie. No i zobaczymy. A jak do wieczora nic to nie da, z żadnej wędki, to może jeszcze znowu coś zakombinuję. No ale w każdym razie, no przy tej temperaturze, nie wiem jaka jest temperatura wody jeszcze. Jeszcze nie włożyliśmy łódki. Ale podejrzewam, że już wchodziliśmy do wody, to jest mega ciepła. Więc no... No nie wiem, no mamy tak, no minusem jest naprawdę wysoka temperatura niestety na tym wyjeździe, ale plusem jest z kolei tydzień temu, tak, tydzień, może półtora tygodnia temu tarło się skończyło, więc to jest nasz plus, myślę, taki, że ryby mogą chcieć chętniej jeść niż normalnie, więc może to się jakoś zbilansuje, zrównoważy i ta temperatura nie będzie im aż tak przeszkadzała. No i zobaczcie, pokażę wam stanowisko, jak wygląda. Zameczka. Tam jest szóstka. Tutaj tędy wjeżdżaliśmy. Auto trzeba odstawić tam poza szlaban. Tam jest taki szlaban. Nie jest zamknięty na nic, można go otworzyć sobie. No tutaj wjechaliśmy, przyczepę tak postawiliśmy, jak widać. Tam macie jeszcze przejazd, nie wiem, czy będzie wolno jeździć, czy nie, to już może na koniec filmu jeszcze wam powiem, jak przyjdzie ktoś z jakiś opiekun wody czy coś, to wam powiem, czy tędy można przejechać samochodem, czy nie. No i stanowisko jest naprawdę mega duże, zobaczcie sobie. Tutaj macie cztery namioty, by tu weszły spokojnie. No, zobaczcie. Na razie mamy bałagan jeszcze. Widzicie, jeszcze kilki leżą po namiocie.
trzeba będzie to posprzątać, ale teraz ważniejsze wędki, żeby się tym zająć. Tutaj macie widać. Zrobiliśmy losowanie z Konradem. I Konrad wylosował lewą stronę naszego krzaczka, czyli tutaj koło tych grążeli. A ja mam tutaj tą część prawą wody. I zobaczymy. No dobra, widzimy się przy kulkach. Pokażemy wam, co i jak będziemy nęcić. Na razie. Ale jak wrzuciłeś? Wrzuciłem sobie na ślepo. Tak? Nie. No dobrze. Zobaczcie. Tu macie. Gotowy już prawie. Gotową zanętę. To poleci, myślę, że nie, to poleci na dwie wędki na start. To wszystko to jest 3 kilo. Myślę, że nawet więcej jest 3 kilo. Chyba trochę. Może coś tu jeszcze zostanie na wędkę. No ale generalnie tak. Są kulki pocięte, są kulki krab, rak, pelety, są raki, kryl, ochotka, halibut, wszystko śmierdząco i generalnie są, no i jak widzicie, grube są, czyli calusieńkie kulki, pocięte kulki, są grube, drobne pelety, wszystko tu jest zbalansowane tak, że co ewentualnie w muł wpadnie, to wpadnie, coś zostanie zawsze. I teraz to wszystko podsypię trochę, nie wiem, pierwszy raz to używam. To jest stick mix z Decathlona. Trochę to przysypię tym, wymieszam to jeszcze z tym stick mixem i zaraz to zaleję krabem właśnie. Też jakiś pelecik drobny widzę jest. O, dobra, wystarczy na razie, żeby się zostało. Tak jest. I teraz to wszystko zalamy. Do tego Buster to jest generalnie. Buster to jest do tego? Guster, przepraszam, to jest guster. To jest do maczania kulek bardziej, nie? Ale nie, ja to troszeczkę tylko podleję tutaj. Generalnie dla moim zdaniem to tam jest marketing ogólnie. To wszystko się nadaje do wszystkiego, tylko tego jest mało. Więc ja sobie w tym bardziej kulki będę może. Chociaż to wszystko będzie white watermem podlane. Już jest kasę. Jeszcze się nie zaczęło dobrze. Tak.
oprócz tego jeszcze na węzły będzie szła kukurydza z konopla. Na razie to tyle, później się widzimy przy wywózkach. 15 po 7. Z 15 po 7. Ale spada, bo płyniemy właśnie sobie sondować. A przyjechaliśmy o 12. Także 7 godzin nam zajęło to, żeby w ogóle wsiąść na ponton. Ale mieliśmy naukę składania namiotów, rozkładania. Ale już jest, zobaczcie, jaki ładny przedsionek jest na przyczepie rozłożony. Zobacz, jakie tam ładne barwy namiotu. No, piękne. Najładniejsze. Co my tu mamy? 2-2. 2-2, a tu jakby tak jeszcze ten, ja nie wiem, ja tej echosondy nie umiem czytać i oczywiście się nie nauczyliśmy. Okej, tu masz plus. Ale wygląda mi na twarde dno w miarę na razie. No. Bo ta linia tutaj nie jest taka czerwono, nie? To było coś tam, nie? No. Chyba im bardziej te czerwone w żółtym jest ten, to jest znaczy, bardziej muliste. Może płyniemy na tą pierwszą bojkę ich, nie? I wtedy tam... 2-3, a gdzie jest ten ich marker? Tutaj. Jeszcze kobieta. Nie, no, jest kimś. Dobra. Ja ogólnie chciałem tu postawić właśnie. A ile woda ma stopni? 30, ale to spada, bo. A zobacz, tu jest to stanowisko. Bardzo blisko jest. Wiesz, tego grubasa na dole. Aha. Sandacz. Kolejny. Tak. Sandacz. No właśnie, ja sobie ale tu postawię. Patrz, patrz, patrz. O, ja sobie tu właśnie postawię. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Bo właśnie tutaj. No, ładnie. No. 2-4. No, ja chciałem tak mniej więcej tutaj. Nie za blisko, nie za daleko. Dobra, gdzie ta chabojka? Tutaj. Okay, no, ale to jest nasze stanowisko, nie? Tak naprawdę. Tutaj to jest... No, te stanowiska są tak blisko. Jakbyśmy się upadli, no to jesteśmy już w połowie, nie? Może nie jeszcze. Tak tu przy brzegu. Dobra. Ja myślę, że to będzie pierwsze stanowisko, w które w ogóle wybadamy sobie. Znaczy pierwsza miejscówka. Zaraz zobaczymy. To fajne, fajne dno, zobacz. Postawiłem dwie wędki na... No tu ładnie, tu coś, tu coś, tu coś jest. No. Fajne to jest takie. 3-4. Ja postawiłem na 2,5 metra dwie wędki. Nie zamarkerowałem ich, bo i tak będziemy łódką wywozić, to stwierdziłem, że to jest bez sensu. Tylko sobie markerem jakoś tam tyle, o ile wybadaliśmy dno. Muł było na oko markerem, tak? O ile to jest dokładno, z dokładnością do jakichś tam 20 cm, to z 70 cm muł było na 2,5 metra. Aha. I ładne zapisy są co jakiś czas. No tutaj też jakiś jest. Rodzina. Jakaś jest ławica. Nie wiadomo, co to jest, ale coś ładnie wygląda. No karpie to na pewno mogą być gdzieś tam karpie, ale to na pewno są jakieś tam te leszcze, płotki, coś. No wszystko to. No ale widać, że tu ryby bardziej się trzymają w tym miejscu jednym tutaj, nie? Zobacz. Gdzie my ten krzaczek mamy? Nie, o jeszcze kawałeczek, ten krzak mamy. A i tam jest ten drugi. Dobra, no. Widzisz, najlepsze są stanowiska takie jak to obok jeszcze z tym domkiem. Bo masz zatoczkę po prostu i tam już wiadomo, że już tam masz swoją granicę i... Zobaczcie, jak na ukos idą te stanowiska wszystkie. Te ta, my mamy, jesteśmy na 8, to ta 6 tam, gdzie widzicie ten namiocik tam... barwy znajome, to tutaj na ukos właśnie tak idzie w naszą stronę, nie? Jakby patrzeć na wodę, to w lewą stronę idzie tak układ tych stanowisk. No i my tu mamy ten nasz krzaczek. No i tutaj właśnie od tego krzaczka ja mam prawą stronę, co tu się dzieje, 3 metry. No tutaj też jest płyciutko, nie? Niewielka różnica między przybrzegiem, jak ja postawiłem na 2,5, niż tutaj 3 metry, no. 50 cm, nie? Tak wielkiej różnicy to nie robi tak naprawdę.
Chyba że przy samym tym krzaku, naprawdę blisko. I dalej 3 metry. A już mamy ten nasz krzak. No, coś czuję, że Konrad tu będzie miał głębiej po w tamtą stronę. Jak wylosował, tak będzie miał. Co jest 2,8 w ogóle? Beka. No dobra, no. Weź sobie tą prawą stronę, ja wezmę lewą i tyle. Którą prawą? No od krzaka, czy nie chcesz? No nie, no ja mam prawą ogólnie, no ja tutaj sobie stawiam teraz gdzieś, gdzieś tutaj. No ale jeszcze ja podpłynę do tego krzaka blisko bardzo. Zobaczę, co się przy samym tym krzaku dzieje. Nie wiem, czy zadowoleni będą tutaj ludzie, jak tak podpłynę. Jak to było te, jak to było te przysłowie, gdzie są badyle, tam są... Winyle. Nie, było takie przysłowie. Gdzie patyki, tam wyniki. O, ten dziadek. To tak, takie znam. Gdzie patyki, tam wyniki. Gdzie patyki, tam wyniki. To stare spinningowe powiedzenie. Było zawsze. No i dobra, mamy nasz krzaczek. I mamy 2,8 metra, czyli się wypłyciło. Nawet nie urosło, a się wypłyciło przy krzaczku. Krzaki zatopione, to nie jest jakaś wyspa, nie? A widziałeś na filmiku tą wyspę, co jest na krążnie? Nie, ale chcę zobaczyć, blado jest, nie? Co się tu dzieje przy samym tym krzaku. Żebyśmy się na coś nie nabili. No mamy to tak zatopione, gdzie stare drzew. My się głupskim odwrócę do tego. Czyli tu się nic nie zmienia jakoś za bardzo z głębokością, ani nic się tu nie dzieje z dnem, żeby jakieś górki, doliny były ciekawe czy coś, no jest po prostu, jest krzak. Przy tym krzaku nie ma nic specjalnego, poza samym krzakiem, drzewem, no. Te drzewo, myślisz, że to jest drzewo, że ono idzie tak? Ale jest po skosie, nie? Po skosie, czyli tak jakby, że tu korzeń ma główny swój? No to są zatopione drzewa, to nie jest jakieś, nie, się a, nie, a to nie jest to jedno takie duże drzewo? Nie, oni w zimę wycięli dziurę, mieli drzewa i je zanurzali. Pokazywali tam na zdjęciu. To jest tylko po to, żeby... Ale tu jest... No, to jest ryzyko, nie? Jak wejdzie, to wiesz, jak tu wejdzie. No, wejdzie w krzaki, nie? To od razu pontom trochę tygania jest. Kurwa. No ale ja tu mam akurat tą wędkę, jedną mam bez strzałówki, to już tam ją mam przy brzegu. O, ciekawe, co foka tam, coś przy wędkach stoi, to może coś tam miał. Nawet nie wie. Nie będzie wiedział, co ma robić. Dobra, czekaj. Jeszcze trochę odpłynę, bo ona zaraz nas zniesie i tak. Gdzie jest ten marker? Gdzie ty go odłożyłeś? Co? Nurzyć go? No. Tylko czekaj, ja jeszcze muszę sięgnąć. O, więcej. Co się dzieje? Jeszcze kurwa. Co, braknie? No. Poczekaj, weź jeszcze załóż jedną. Zobaczmy, ile tego mułu tu jest faktycznie, kurwa, bo... Czekaj. Dobra, spokojnie, bo ja chcę tu odpłynąć trochę od tego krzaka w prawą stronę w moją. Nie chcę stawiać przy samym tym krzaku, bo zaraz ty nie będziesz miał gdzie dwóch wędek postawić. Dobra. Tutaj, no, powiedzmy. Zatrzymuje się. Jest. Dobra, no i co? Idzie. Jedna tyczka. Ona się wygina już, no. No dobra, czyli jest taki, no, metr muł. Zobacz, ja ciągnę tym, nie? No. No zobacz, co tam wypluło. Ale w tym nie widać, tak, nie? No.
Ale w wodzie widać, że jest muł, nie? Ty, ale powiem ci, że ta podłoga do tego pontonu, to ci powiem, że nawet jest lepsza. Nie czuć wcale jakiejś różnicy dużej między tamtą a ten, a lepiej się ją montuje, lepsza ta podłoga jest. No dobra, okej. Okay. To ja sobie tutaj postawię jedną wędeczkę. Tą moją. I tu będzie jedna koło tego krzaczka. Jak poprzednio miałem dwie, bo wszystkie skupiliśmy się na krzaku, tak teraz nie, teraz brzeg sobie tutaj. To nagrywasz cały czas? Wziąłem, no. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że ten Konrad zawsze jest miły. Gada teraz tutaj się zgrywa trochę, ale. Chciałem powiedzieć, że widzę ten kurwa żółto-niebieski na mnie, to musisz wydać. No to zawsze jest dodany przyłóż. Chłopaczyna. Dobra, co my tu mamy? 2,60 na mojej. Ci wiebie od razu. Na mojej echosondzie jest. Poczekaj, tylko ja sobie wtedy zaznaczę. No to właśnie zaznacz i tylko nie płyjmy, tak właśnie zrobimy. Tutaj tak zrobimy, no. Bo ja zapomniałem o tym na tamtych wędkach. Ale tu możemy tak zrobić. Tylko ja bym chciał tak rozsypać ją. Niech ona nie będzie No to daj jedną komórkę. Dwie mamy. Jedna komórka. Dobra, spokojnie. Weź sobie zaznacz, a ja ci łopatę pierdolę. Ja. No tu jest 2,5 metra. Znowu mam tą samą głębokość co tamty. Bez sensu. Chociaż tą jedną wędkę tam mam. Tu już na tej echosondzie nie mam tyle zapisów ryb, nie? Tamta jest szczegółowa taka, ta twoja, nie? Zobacz, co tu mam. Jedną rybę jakąś tam miałem. Ale baterie idą. Świeżynki to ciągnie. Zaznaczyłeś? Nie. Nie, no bo tak patrzę jeszcze. Ja to się przyzwyczaiłem tak do tej łódki, że wolę tą łódką szukać miejscowych. No, no dobra, nie, to my spłynęliśmy, ja tu miałem, nie? To było metr muł, to było grubo muł. Dobrze, im większy muł, tym więcej ryb. Taki tuszynek jest, moim zdaniem. Bo jak tu jest muł, to tu był gdzieś ten muł, nie? Tu, nie? Dobra, ale trochę może się ktoś wkurwi zaraz. Mają te, kurwa, spłynął do naczyń, te porobione. No, ci powiem, no, habojka to, jak dla mnie, to jest, no, co zrobić sobie z byle czego, nie? Właśnie. No, tu mam tej 2,70, dobra, tutaj sobie. Masz? Tak, czekaj, tu sobie czwóreczkę. Zaznaczyłeś? Zaznaczam. Sypać się, czy nie? Poczekaj, bo ja zgubiłem te 2,70, to było tutaj bardziej bliżej, tu. 2,8, 2,7. Tu był taki, jakiś coś tu było, tu. O, jest! Dobra, tu. I tu wódkę wal. O, to wal tej kukurydzy, tu jeszcze jest 3 łyżki. Ale robi, rozpierdol, widzisz? Tak, teraz rozsypią bardziej, tak gdzieś tam. Pokaż. A teraz ostatni rzut należy do właściciela tej posesji. Dobra, o właśnie. Takie coś chciałem zrobić. Moje to wiadomo gdzieś. Dobra. Tą łódką już wtedy popłynę, nie będę jej wciągał w sumie. Niech se płynie, o, masz, trzymaj. Patrz, obserwuj, ja będę za nią płynął, co? A ja mam okulary te, kurwa. A ja mam i ich nie zakładam w ogóle. Ile? 26. A, nie mam okularów, bo zapomniałem, że je zostawiłem. No, list jest. Dobra. Im bliżej zatoki, to się bardziej wypłyca to wtedy wszystko. Czyli te stanowisko to 8 to jest 10 wtedy, tak? To tutaj obok nas, tak? No tak. Bo to chyba idzie co 2, nie? Bo to było jakoś tak dziwnie tutaj. No w każdym razie te obok nas stanowisko z tym domkiem tutaj, no to tutaj macie płytszą wodę, nie? Tu nikogo nie ma w ogóle. Co, już?
Nie, ja patrzę tu. To są dwie tu wywiozę tam się. A, no i dobrze, Konrad będzie miał dwie koło krzaka, a ja będę miał dwie przy brzegu. O, to w sumie jest, ja strategia, jest, strategia jest dosyć dobra, no, bo będziemy mieli trzy wędki przy krzaku i trzy przy brzegu. Masz cztery, ja mam tutaj, czekaj, piątka, czyli zaczynamy od prawej. Ty sobie od prawej swojej wędki no, zaznaczaj, piątka. Czyli nie. Czyli nie piątka, którą pięć. Zaznaczyłeś? 5, 6, 7, będę tak jechał. Nie, to no lepiej to sobie jeźdź tak, 7, 8, 9. Tak, bo ja za, ten odstęp robię sobie zawsze, a, rozumiesz? No. O co chodzi, że trzy wędki i trzy z tej strony, nie? Tylko to ogólnie teraz też z stronami jest, bo ja powinienem sobie właśnie wziąć 7, 8, 9, bo moje są po prawej, a twoje były po lewej, nie? Na tym, no ale dobra. Już niech będzie. Krótko. No, dobra. Blisko to krzaka to jest, nie? No i dobra. A druga tutaj. Jest te 2,20, a jedno tam dam przy samej trawie. Co, tu zaznaczyłeś jedno przy krzaku, tak no, blisko, tak? No. A tą drugą już zaznaczyłeś tam? Nie. Nie. Teraz płyniesz, tak? No. Dobrze ta kamerka w ogóle jest skierowana? Do góry trochę. Już się kończy ten, minuta jeszcze. A. Nie, to leci ten, nagrywanie, ale to, ale dobrze mniej więcej, tak jak patrzysz na nagrywanie? O, to jest fajnie, powalone. 2,30, widzicie? Czyli tamta nasza strona, jak przy brzegu nawet miałem 2,5 metra, to się okazuje, że tutaj się wypłyca przy krzaku, nie? Miał tą łódkę chociaż. No, czyli tam się wypłyca, nie? No, ale to już jest, ci powiem, nawet już jesteś w tamtym stanowisku, nie? Bo zobacz, gdzie jest nasz krzak. No, teraz jesteś tak na granicy środka naszych stanowisk. Mniej więcej. Patrząc tak, no. Na popłyń może bardziej tutaj, nie wiem, tu, czy coś. Ciekawe, czy tu się będzie pogłębiać, nie? W tą stronę. 2,30. No, tą, w tą będzie paradoksalnie do brzegu się pogłębia, nie? 2,20. Ścigamy się. Patrz. Wyprzedza. Ej, kurwa. Cały czas to samo, 2,38. No, trochę jest głębiej, tak? 2,38. Ale już jak daleko jesteśmy, nie? Kurwa, no tu wędkę po wędkę patrzę. No nie. Czekaj, co się tak wydaje. Na nosę sprawdzę. A ile tu mamy? 2,40, a tu jest 2,60 na tej echosondzie, czyli ta echosonda względem tej o 20 cm któraś... No ale ja mam zanurzoną tą inaczej, nie? A, bo głębiej, dobra, okej, no. No to nie, to powinno być płycej, nie? Która, moja? No. No skoro jest głębiej okay. Zanurzona, to powinno być płycej, nie? Oho, ale tu ładnie wybiało. Ale czekaj, żeby nie była wędka właśnie tak jak mówisz, bo tą masz tak a, ten, to chociaż, chociaż tutaj właśnie gdzie łódka stoi, nie? To kieruj pani. Standard rozwijam. No. Czekaj, hamuję, 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 bęc. I tyczka cała. Cyk. Metr. Metr, kilometr. No jest tutaj. To zaznacz wtedy. Na 8, tak? A to trzeba przytrzymać? Nie, krótko. Nie, przytrzymać jak chcesz zaznaczyć. Nie, krótko, przepraszam. No dobra, ale jest. Przytrzymać to jak chcesz skasować. A jedno to będziemy tutaj, ja podwiozę i podtrzymać. No i dobrze.
Zaraz tutaj. Ciepło, ja pierdolę. To jest możliwe, że ma 26? No możliwe, przy powierzchni. Ile, tak się nagrzało szybko? Przy powierzchni, no przy 30 stopniach upału, no płytka taka woda, 4 metry, ile, jakie 4? 2,5. No. Proszę cię. Przecież to 2,5 metra to co to jest wody? To jak w wannie. Aż dziwne, że tu takie ryby są. Nie? Tam siedzą kurde. Takiej płytkiej wody. Że nie patrzyłem jak tu dobrze wywije, żeby się nie kurwa nie zderzyć z tym stanowiskiem. Nie, czekaj, bez sensu. Ja sobie łódkę już tam wciągnę, nie? Ale żeby co się nie zderzyć. Bo to ci wydaje, wiesz, tu wydajesz się, że od siebie ze stanowiska. Ja wiem, nie, tak. Musimy płynąć tak kurwa. Tutaj. Dobrze, tam popłyniemy. Co? Wybiegłem z Konradem, żeby nie było. I Konrad miał rybkę. Ale na samym początku się okazało, że tej rybki. O, że tej rybki nie ma. A teraz rybka jednak jakaś jest. O. A. Rybka jest jakaś. Proszę bardzo. Nie. Mały rekin. Z małego rekina złowiłeś. Ten kanał na YouTubie. Ten kanał na YouTubie złowiłeś. Jak mogłeś. No. Oj, tak mówiłem, że do tej wody się będzie tak wchodzić. A... No spokojnie, nie bój się, nie bój się. Tu pod żyłkami to sobie będzie szedł już na luzaku. Karpiszek malutki. Trzy kilo. Dobrze, spokojnie, to jest... Największa beka, że miałem sen, że foka miał branie. To jest pierwszy karp sezonu. To jest twój pierwszy karp? Nie, ale na takich wodach to tak. Nie, łódka nawet nie miałem też. No, no. Gratulation. Co to za przypon? Chod rig. No jeszcze nie. Taki nie jest. O, chyba teraz będzie się wyłożył. Wstyd, kurwa, karp stuszynka. Ale zobacz na to, co nie? Ty gadasz. Kulkę, kurwa, disco polo. Nie gadaj. Banan, tralalala. Morele, kurwa, Morele Benz. Morele Benz. Dobrze jest, dobrze. Myślałem, że ty się ubierasz jakieś wodery czy coś, nie mówię, gdzie. Nie. Gdzie on no, jest? Gdzie? Kurwa. Nie, go nie będę wyciągał na zewnątrz. Pytałem się ciebie.
Ora, tu uwolnił rybę pod bieraku. To źle, on na matę powinien iść, bo na macie mu lepiej by było. Poszedł. Powiem, że tu holuje, to taki linek, to tak, tak sobie wypłynął. To foka teraz jakby z rana się łowił na metodę. A mu coś pikało tam, nie? No. Pikało, pikało. Gratulacje. Pierwszego karpia z tuszynka. To jest tak, pierwszy karp sezonu. Pierwszy karp z tuszynka. Nie ma, tu nie ma co dyskutować nad ważnością tej ryby, czy ona była duża, czy mała. Tuszynek jest. Dobra, idę do sklepu. No, i tak, pierwsza rybka padła. Która jest godzina? Czwarta. Siema, siema. Mamy godzinę 11. Nad wodą cisza. Wszystkie stanowiska zajęte są chyba. I co, rano jeszcze Konrad tam miał jakieś branie. Ale niestety bez ryby. No, już zaczyna się mega gorąco robić. Podejrzewam, że znowu może dzisiaj jakiś czwarty, to może jakaś ryba tam wpadnie. Wędki mamy, ja mam dwie przewiozłem, jedną zostawiłem na razie. A ty co? Ile przewiozłeś? Dwie, no to jedną przewiozłem, to zostawiłem. A, no tak. Dwie na słupy, jedna na śmierdzącą. No i tak to wygląda. Zawsze trafimy na coś. Jak nie łupał, to... Jak nie łupał, to tarło. Zobaczymy, czy się ten wyjazd skończy. Pokazuje 29 stopni, markocin nie wiem. Teraz już było w tym, szczepy już było 24. Trudne sprawy. Woda ma ile? Ja to mi pokazało 24. No, 24 stopni woda. No przy powierzchni. No ale tutaj to przy powierzchni to jest prawie jak na dole. 2,5 metra. No jakaś tam jest, ale niewielka. A chyba? Zobaczymy, co to kurwa będzie, Daniel. Idzie w dół, czy nie? To się wytnie. O, teraz jedzie. O, ale ma go. Kurwa, karpia. Coś słyszysz, to chyba flota. Jest, kurwa, jest. Która jest? Jest. Kurwa, masz kamerę, jest. Ja no chyba tak. 12. 200 subskrypcji, 12. Pięknie. Zacz się nagrywa tam na ekraniku. Jest tak, napisany jest. Czas? 30 sekund. Dobrze. Jest, dawaj na ponton go. Tak. Bo to jest rybka, jest ładna rybka. Mały nie będzie. Ej, 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 nie ma go. Ja. Nie, nie. Ha. Zajebiście. A luz dał, czy co? Trochę, jak wchodziłem teraz może, nie? Ale lipa. Ty! Co jest? O kurwa. Zerwane. Patrz. O, coś ładnego. Albo czupak jedną. Nie. Może. Może tak. Ale nie, to ja czułem karpia. Ja pierdziele. 12 by było, kurwa. I to ta wędka, co wywiozłem, nie? Z rana. Zwykły przypon. Ale lipa. Już dostał pierdolną głowę. Siema, siema. Mamy już godzinę 9. Niedziela. Ostatnie parę godzin. Nic się nie działo w nocy.
tak można było się tego spodziewać. Tak dobrze, że Konrad jedną rybę złowił. No ja miałem tą jedną rybę na kiju, no niestety przypon. Jak zwykle nauczka. Sprawdzać jakiś, no musiał być przetarty czy coś, stary przypon po prostu strzelił. No rybka o 12 wzięła, o dziwo, w południe samo, największe słońce. To teraz jeszcze spróbuję jedną wędkę, tą z której, z tej miejscówki, co miałem właśnie wczoraj tą rybę o 12. Przewiozę jeszcze, dwie zostawię. Zobaczymy, może jeszcze się coś uda tutaj wydłubać z tego. No i później się widzimy na podsumowaniu. Ale w sumie to nie za wiele tam dodam. Zaczynamy manewry. Daniel będzie zdawał egzamin. Czy będziemy nie tak jak wczoraj? Mamy godzinę. No, wczoraj o 12 równo było brak. Dawaj. Dobrze mu idzie. Za mocno! Dobrze jest! Tak jedź! Dobrze było, Daniel! Trzeba było jechać! Dawaj! Dobra! Cały czas prosto jedź, masz miejsce! Napęd na 4 koła robi swoje. No się udało. Kurwa, tylko żeby się zatrzymał, nie zapomniał kolegę. Zatrzymał. Siema, już kończymy. Ostatnia wędka jeszcze raz. Ta, na której miała być ryba, ale nie ma, niestety. No i co? Generalnie dwie doby po 30 stopni upał. No i to się przełożyło na ilość brań. Jedna ryba u Konrada w końcu. Po tylu wypadach to już należało mu się. I co, ja miałem też tą rybkę jedną, jak na filmie widzieliście, no ale niestety ten przypon puścił. Generalnie cała woda stała, bo tam byliśmy tutaj u sąsiada, to też mówił, że tam nikt nic nie łowił. No i co, no, trafiliśmy znowu w pogodę, myśleliśmy, że potadle no to coś tam będą jadły. No ale niestety tuszynek znowu, można powiedzieć, nas pokonał. Mnie. No właśnie. Mnie. Konrada nie. Konrad, pomachaj Konrad do kamery. Pokaż jak jesteś szczęśliwy, że złowiłeś tą jedną rybę życia. Słuchaj, nikt nic nie złowił na całej wodzie, złowiłeś jedną rybę, no to jest jakiś tam sukces, nie? Zasiadka stopniowa wtedy weź właścicielowi. No. No i co, następny wypad Unichowo. Piąty lipiec. Jedziemy na Unichowo, także zobaczymy, no może tam coś lepiej połowimy, jak nie będzie upału.
A jak będą, to może i tak, bo jedziemy na trochę więcej dni, to może ze dwie ryby wpadną. No. Także na razie trzymajcie się, subskrybujcie kanał i do zobaczenia nad wodą.